Uzdolnieni plastycznie uczniowie z ostatnich klas szkół podstawowych co roku walczą o miejsca w gimnazjum zespołu szkół plastycznych. W ubiegłym tygodniu laureaci konkursu dowiedzieli się, kto od września będzie uczniem koszalińskiego plastyka. Celem konkursu jest wyłuskanie spośród młodych ludzi tych, którym sztuka jest najbliższa i którzy chcą rozwijać artystyczne pasje. Konkurs nie wiem na ile jest trudny dla młodzieży. Skoro takie zainteresowanie, to może nie aż tak bardzo trudny. Młodzież najpierw wykonuje pracę pod kierunkiem swoich nauczycieli w szkole i te prace nadsyła i dopiero na bazie tych wyników właśnie pierwszego etapu nasi nauczyciele, komisja, typuje tych najlepszych uczniów do drugiego etapu. W drugim etapie kandydaci na uczniów plastyka musieli wykonać dwie prace, rysunkową i malarską, obie z natury. I dopiero ich poziom zadecydował o wygranej lub porażce. Już od 5 roku życia rysuję i mam już takie doświadczenie w tym, więc nie stresowałam się, nie miałam żadnych problemów. To była martwa natura, no i niestety pracę farbami nie zdążyłam w całości namalować, ale i tak się udało. O możliwość nauki w gimnazjum plastycznym walczyło kilkadziesiąt osób. Komisja wybrała 14 laureatów. Oni unikną egzaminacyjnego stresu i rozpoczną ciężką pracę. Uczniowie dużo dostając, jednocześnie muszą dużo więcej z siebie dać, bo blok przedmiotów ogólnokształcących jest dokładnie taki sam jak w ogólniaku, a do tego dochodzi drugie tyle przedmiotów artystycznych. Dlatego to miejsce, tak sobie to wyobrażam, tylko dla tych, którzy są pasjonatami, którzy naprawdę to lubią i dla których działania plastyczne nie są jakąś żmudną i trudną, okropną pracą. Naukę w plastyku można nazwać kameralną. Klasy nie liczą więcej niż 20 osób. Szkoła w czerwcu organizuje egzaminy artystyczne. Jest jeszcze tylko kilka wolnych miejsc.